Radio Wnet, www.wnet.fm. Zdążył usiąść przy mikrofonie Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie, poseł siedzący w klubie Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet. To miło być z państwem znowu. Nam również jest bardzo miło, panie pośle, panie prezesie. Jak negocjacje samorządowe na Mazowszu przebiegają? No bardzo dobrze, jestem optymistą. Jestem optymistą wbrew temu, co niektórzy politycy Platformy mówili. Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną. Widzimy to w niektórych samorządach niższego szczebla już efektywnie, natomiast w samorządach wierzę, że tak się stanie. Nawet jeśli tych koalicji nie będzie w pierwszej takiej iteracji, powiedzmy, to one wierzę, że będą później. Ja przypomnę sytuację na Podkarpaciu. W poprzednich wyborach na początku rządziło PSL, później do władzy doszła jedyna słuszna opcja Prawo i Sprawiedliwość. Poprzez to, że udało się dwóch radnych z PSL-u przekonać, że warto rządzić razem z Prawem i Sprawiedliwością w sejmiku podkarpackim na Mazowszu. To jest tak, że państwo zakładacie taki wariant, że początkowo będzie rządzić Koalicja Obywatelska z PSL-em, a potem uda się przejąć, czy przekonać jednego z radnych, czy może większą ilość, czy już teraz liczycie na to, że ktoś z PSL-u albo z Koalicji Obywatelskiej zasili klub radnych PiS? To są technikalia. Ja chciałbym, żeby stało się to jak najszybciej, czyli na początku, ale jaka będzie sytuacja, zobaczymy. Nie mam szklanej kuli, nie mogę powiedzieć, jak kto, na pewno będzie. A kto negocjuje ze strony Zjednoczonej Prawicy tą koalicję? Panie redaktorze, naprawdę skończmy te dywagacje. Ważny jest efekt finalny. Myślę, że on będzie korzystny dla Polski, korzystny dla Mazowsza. Porozumienie, czyli pana partia, gdzie pan jest wiceprezesem, partia Jarosława Gowina, to jest taka partia, która właśnie ma ludzi łączyć, ma budować porozumienie między różnymi stronnictwami. Jak rozumiem, to państwo są predestynowani do tego, żeby rozmawiać na przykład z Koalicją Obywatelską i ich przekonywać, że jednak warto być w porozumieniu także z PiS-em, a nie w Koalicji Obywatelskiej. Rzeczywiście tak postrzegamy swoją rolę jako ludzi, którzy łączą, którzy próbują budować takie szerokie kompromisy dla dobra społeczności lokalnych, dla dobra kraju. Z Warszawy, z Mazowsza, zna pan tych ludzi, tak rozumiem, pan nie jest tą osobą, która chodzi i rozmawia i mówi, że warto być w porozumieniu? Panie redaktorze, takie rozmowy trzeba odbywać w zaciszu gabinetów, trzeba odbywać je spokojnie, na pewno nie mogą być toczone publicznie, bo wtedy efekt byłby pewnie odwrotny. Nie zachęcam, chociaż to byłoby ciekawe, gdyby toczyły się one w studio Radia Wnet, na pewno byłoby to pasjonujące. Bardzo dziękuję za tą propozycję. Skorzystamy z gościnności zaprzyjaźnionego radia, jeśli tylko będzie taka potrzeba. Jedne były publiczne negocjacje koalicji w polskiej polityce III Rzeczpospolitej. Skończyły się fiaskiem między PiS-em a Platformą w roku 2005. Wtedy negocjował między innymi Jan Rokita. Też tylko rozmowy trwają, ustalmy. Pan poseł bierze w nich udział, czy nie bierze? Na tą chwilę nie, natomiast jestem do dyspozycji, włączę się, jeśli taka będzie potrzeba. No to przejdźmy do energetyki, bo to jest temat, który na pewno spędza sen z powiek części polskich przedsiębiorców. Prognozy opłat na przyszły rok, zakładające 50%, 75% wyższe rachunki. Co się dzieje z polską energetyką, że muszą tak rosnąć opłaty za prąd? Rzeczywiście mamy do czynienia z takim bezprecedensowym wzrostem cen hurtowych energii elektrycznej i to niepokoi, to musi mnie niepokoić polskich przedsiębiorców, zwłaszcza, bo to się wiąże z konkurencyjnością polskiej gospodarki. Mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, które wpływają na ten wzrost, takimi zasadniczymi, bo pewnie tych mniejszych elementów jest jeszcze więcej, ale te dwa zasadnicze to wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Jak wiemy, ten wzrost jest taki bardzo wyraźny. Ponadstandardowy, mówi Ministerstwo Energii.
Tak, i druga kwestia, która ma na to wpływ, to ceny nośnika energii, czyli węgla kamiennego głównie. Ten wzrost jest także znaczący, więc te dwa elementy wpływają na tą sytuację. No przypomnę, że ciągle jesteśmy w 80% zależni od tego surowca. To i dobrze, i źle. Właśnie dobrze z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego, ale źle, jeśli chodzi o przyszłość, o ceny energii w Polsce. Więc przed nami bardzo poważna dyskusja. Ja wierzę, że musimy ją szybko zakończyć, bo tak naprawdę dyskutujemy już trochę za długo. Właśnie, ale jaki jest bilans rządów PiS-u, rządów Zjednoczonej Prawicy w energetyce, bo okazuje się, że spółki energetyczne mają się bardzo słabo, kondycja na giełdzie nie jest najlepsza, ceny energii muszą rosnąć, żeby się zbilansować, produkcja węgla spada, import z Rosji rośnie, do tego jeszcze mamy kwestię atomu, który od ilu 3 lat dyskutujemy o atomie tak albo nie, tak albo nie? Panie redaktorze, rzeczywiście ten obraz, który pan przedstawił w takich czarnych barwach, ale on jest niedaleki od rzeczywistości. Zgadzam się, że sytuacja jest poważna, jeśli chodzi o polską elektroenergetykę i czas już skończyć te nasze dywagacje, które trwają rzeczywiście zbyt długo. Myślę o polityce energetycznej państwa, o takim programie strategicznym, który nie został znowelizowany od wielu lat i który musi być znowelizowany jak najszybciej. Musimy znać te drogowskazy. Ja myślę, że dzisiaj dylematów jest już bardzo niewiele. Ja kilka tygodni temu miałem taką dyskusję z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych i tak przeszliśmy sobie przez każde paliwo i mówiliśmy tak, jeśli chodzi o zasoby wodne, Polska nie ma tutaj wielkich możliwości, może 200 megawatów, ja byłem bardziej optymistyczny, mówię w skrajnym przypadku 500, ale nic więcej. Jeśli chodzi o wiatraki na lądzie, tutaj możliwości rozwoju dalszego także są bardzo ograniczone. Odbędzie się aukcja i prawdopodobnie będzie to jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia aukcja na moce, które przewidujemy, maksymalnie 1 gigawat i to wszystko na lądzie. Jeśli chodzi o biogazownie, to dobre instalacje, bo rzeczywiście spełniają dwie funkcje, nie tylko produkcja energii, ale także sposób zagospodarowania tych odpadów rolniczych. Ale nawet gdybyśmy w każdej gminie polskiej wybudowali taką instalację rzędu 1 megawata, to są takie średnie moce, no to mamy 2 giga. To także nie rozwiązuje naszych problemów. I tak przechodziliśmy przez wszystkie źródła. Energia jądrowa jest tą energią dla mnie kontrowersyjną. Dlaczego? Już mówię, bo nie mamy tutaj takiego dużego komponentu krajowego. Ważne jest, by przy budowie tych nowych mocy, byśmy zaangażowali maksymalnie polski przemysł, żeby był to impuls rozwoju naszego krajowego przemysłu. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to tutaj nie możemy liczyć na zbyt wielki taki impuls, więc to jest minus. Ale nawet, panie redaktorze, ja się zgadzam z wieloma ekspertami, komentatorami, którzy mówią, powinniśmy te kilka bloków o łącznej mocy 3 gigawaty zbudować. Nawet jeżeli podejmiemy decyzję kierunkową, że idziemy w energię jądrową, to jest to tylko 3 gigawaty, które także nie rozwiążą naszych problemów. Ja przypomnę, że w 2030 roku zgodnie z wymogami Unii Europejskiej musimy mieć już 32% energii z OZE. Jak to osiągnąć? No jest jedno tylko rozwiązanie. Energetyka wiatrowa na morzu. Na Morzu Bałtyckim, które jest doskonałe do tego, doskonale się nadaje. Warunki według ekspertów są bardzo podobne do tych, które panują na Morzu Północnym. Stabilny, silny wiatr. Można te elektrownie tam lokalizować. One nie przeszkadzają plażowiczom, bo z plaży nie będzie widać tych wiatraków. One nie przeszkadzają rybakom, bo one będą poza terenami łowisk. Nie przeszkadzają także żegludze, bo ten plan zagospodarowania obszarów morskich, który przyjmujemy, będzie przewidywał te wszystkie funkcje dla polskiego morza. A dodatkowo, co jest największą dla mnie zaletą tych instalacji, to, że polski przemysł będzie mógł wziąć w tym boomie inwestycyjnym znakomity
udział. Kto za niego zapłaci, bo budowanie, chociaż te wiatraki są potem bardziej rentowne na wodzie, ale offshore kosztuje. Panie redaktorze, rzeczywiście offshore Polski będzie wymagał wsparcia, taka jest moja opinia, ale tylko na wstępnym etapie. Docelowo minister dzisiaj... Minister Naimski wykluczył stałe dotacje dla OZE na morzu. Dzisiaj już jest jasne, że te parametry techniczne turbin wiatrowych są na tyle dobre, że one osiągną, już osiągają. Są takie aukcje w Danii, gdzie ta energia jest kupowana bez żadnego wsparcia, więc to będzie także naszym polskim udziałem. Ja wróciłem miesiąc temu bodajże z Hamburga, gdzie była światowy takie forum energetyki wiatrowej. No i tam General Electric ogłosił już komercjalizację, czyli dostępność rynkową turbin o wielkości 12 MW, więc ten postęp techniczny, technologiczny jest tak olbrzymi. Oczywiście wraz ze wzrostem mocy ta cena jednostkowa spada, więc zbliżamy się już bardzo dużymi krokami do takiego poziomu, że tego systemu morskich farm wiatrowych nie trzeba będzie subwencjonować i będzie to czysta polska energia, bo proszę Państwa, wiatr jest polski. Ten wiatr, który wieje na Bałtyku, jest polskim wiatrem, polskim zasobem, więc warto go wykorzystywać. Nie wiem, czy ma taką świadomość ten, że wiatr, że akurat... Na pewno ma, jak już przywiewa na polskie wybrzeże, czuje się znacznie lepiej, bo wieje już w takim wolnym, demokratycznym, wspaniałym kraju jak Polska. Pytanie jest takie, kiedy to powstanie i pytanie jest takie, czy jeżeli ta świadomość pana posła ma jakiekolwiek przełożenie na świadomość rządzących, że już decyzja zapadła, że nie budujemy więcej wiatraków na lądzie, nie budujemy elektrowni atomowej, bo to nie przyniesie takiej korzyści polskiemu przemysłowi, budujemy farmy wiatrowe na morzu, koniec, kropka, działamy, czy to jeszcze będzie trwało ustalanie koncepcji, strategii, jak to wygląda? Wierzę, że jesteśmy bardzo blisko finalnych decyzji. Ja przekonuję kolegów z rządu, przekonuję także samego pana premiera Morawieckiego do tego, że ten program budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku jest taką decyzją porównywalną z tymi śmiałymi decyzjami z okresu II Rzeczpospolitej, budowa Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Naprawdę to będzie wielki taki skok dla polskiego przemysłu. Podkreślę, że my możemy zacząć od bardzo wysokiego poziomu. Nasze firmy, zidentyfikowaliśmy ponad 100 podmiotów, które już działają w morskiej energetyce wiatrowej, chociaż nie zbudowaliśmy jeszcze żadnej farmy, nie postawiliśmy na Bałtyku żadnego wiatraka, a już mamy ponad 100 firm, które działają w tym sektorze, dostarczają fundamenty, wieże, dostarczają trafostacje. Taki przykład dla mnie budujący bardzo. 8 polskich firm zjednoczyło siły, powołano konsorcjum i razem będą oferowali trafostacje jako produkt dla morskiej energetyki wiatrowej. A czego nam brakuje, żeby to były w 100% polskie wiatraki? Brakuje nam jeszcze turbin. Czyli serca, najważniejszej czyli części. Serca, tak, ale tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że koszt turbiny w finalnej farmie jest niższy na morzu niż na lądzie. On jest poniżej 50%. Turbiny będą przychodzić skąd? Z Niemiec. Ja mam nadzieję, że te turbiny będą co najmniej montowane w Polsce, a chciałbym, żeby one były współprodukowane. Wiem, że toczą się rozmowy z jednego ze światowych producentów turbin z zakładami Cegielskiego. Są inne zakłady, które produkują już elementy do turbin. Ja przekazałem taką złą wiadomość dla producentów światowych turbin. Powiedziałem tak, że Polska nie kupi turbiny, która nie będzie co najmniej tutaj zbudowana w naszym kraju. Więc kupimy polskie turbiny. Wierzę, że będzie to jakieś joint venture polskiego producenta ze światowym potentatem. To by było chyba najlepsze rozwiązanie, ale takim wariantem minimum jest przynajmniej taka montownia turbin na terenie Polski. Czy z pana informacji, z pana przekonania ten nowy program, czy jakby nie nowy, ale przyjęcie konkretnego programu budowy polskiej energetyki także o farmy wiatrowe na morzu będzie się łączyć ze zmianami kadrowymi w Radzie Ministrów? Panie redaktorze, nie chcę dyskutować na ten temat. To jest domena pana premiera i pan premier sobie dobiera osoby do realizacji takich programów. Natomiast ja przekonuję do jednego, że warto przyjąć taki strategiczny program.
program, nazywamy go Narodowym Programem Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej. To będzie taki strategiczny dokument, do którego będziemy się odwoływali, realizując tą wielką koncepcję, ten wielki program. Moje doświadczenia administracyjne, skromne, gdzieś tam na poziomie dyrektora departamentu w ministerstwach, ale są takie, że trzeba mieć ten drogowskaz, by później wypełniać go treścią i to wtedy zakończy się sukcesem. Do tej rozmowy jeszcze na pewno wrócimy. Zbigniew Gryglas, wiceprezes partii Porozumienie, był gościem Poranka Wnet i musi pędzić dalej. Pędzę dalej, dziękuję serdecznie państwu, życzę miłego dnia. A my jeszcze za chwilę wrócimy do studia. Radio Wnet, www.wnet.fm.